Rok Sembeta. Faktycznie! O kurde, insane! Dzień dobry. Pierdzielisz! Albo raczej cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym filmie na kanale Roxembe. Roxu, tłumacz się, gdzie byłeś? Gadaj tutaj nam szybko. W sklepie byłem, a gdzie miałem Choruś, wygrywałeś tą partię. Spokojnie, do tematu przerwy jeszcze sobie wrócimy, choć bardzo nie lubię tłumaczyć się z takich rzeczy, aczkolwiek należą wam się jakieś wyjaśnienia. Jestem ciekaw, ilu z was spodziewało się dzisiaj tego materiału, ponieważ jakiś czas temu, no miesiąc temu puściłem wam małe oczko. Dobra, pokaż mi co rok w formie zagadki do rozwiązania, tak aby sprawdzić troszeczkę waszą aktywność, czy jesteście na kanale, czy nadal mnie śledzicie. No i słuchajcie, troszeczkę gałę mi wyszły na wierzch, ponieważ okazało się, że kanał jest naprawdę cały czas nadal bardzo aktywny. Oho. Codziennie w sumie w internecie pojawiały się jakieś teorie, filmy na temat mojego zniknięcia, które pozyskały nawet setki tysięcy wyświetleń. To u niego muzyka? A tak, jego muzyka. Myślałem, że to u mnie się odpaliło. Więc jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że czekaliście, a ja nie dawałem żadnego znaku życia. Zrobimy sobie reakcję też, kto też to? Na te materiały, ponieważ Pulwi! Tam jakie teorie się... Wyjdź i wejdź jeszcze raz, Pulwi! Wyjdź i wejdź jeszcze raz. Tak jak się powie... Pulwi, wyjdź i wejdź jeszcze raz. Pojawiły, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Dlaczego ten film się dzisiaj pojawił? Troszeczkę się stresuję, ponieważ rzadko nagrywam okay. przed kamerą jakieś filmy. Stresuję się nagrywając przed kamerą. Dlaczego ten film się dzisiaj pojawił? Otóż, panie i panowie, dzisiaj mamy 6 kwietnia. A jest to dla mnie dość wyjątkowa data. O! Witam, z tej strony Roxembe. O! A oto pierwszy odcinek rocznica z serii Zagrajmy w Minecraft. Sam nie wiem, jak to nazwać. Otóż 6 kwietnia... Siema, kto to, Pulwi? Nie mogę. Roxembe. 2011 roku na YouTube pojawił się pewien nieśmiały chłopak, który drżącym, jąkającym się głosem wręcz powiedział tam kilkaset słów do mikrofonu. Kilkaset no słów? I zmontował film w Movie Makerze. No tak. I to oczywiście był Roxu. Ha! Suchar. Aj, Roxu, brakowało mi twoich sucharów. 10 lat. Słuchajcie, Jezus, to jest kawał mojego życia. Aktualnie jestem w wieku 25 lat. Ale staruch. Imagine mieć 25 lat. Jak miałem lat 15. O, to tak jak no, ja. Całkiem niezły wynik, musicie przyznać. Czy ja mogę siebie nazwać już dinozaurem polskiego YouTube'a, czy jestem jeszcze za młody? Jak to działa? Świetna zabawa. Myślę, że tak mogę podsumować te 10 lat. Czasami to było jak lepiej, Kamilek, czasami gorzej. Ebron Sadge. Jednak, no Ebron już ma bliżej niż dalej, powiem, nie? Że czas poświęcony na YouTube jest czasem straconym. Bardzo miło wspominam cały tak naprawdę okres mojej twórczości. 1,5 miliona subskrybentów, 500 000 wyświetleń i 1500 nagranych filmów. O! No, te liczby robią wrażenie, chociaż tak naprawdę nigdy ich chyba nie czułem. Nigdy nie czułem ogromu skali tych liczb. Powiem wam szczerze, że nigdy nie chciałem być popularny, rozpoznawalny. To przyszło troszeczkę przypadkiem. Robiłem swoje, nagrywałem co filmy, dopiero na Jasadgę? Spokojnie, spokojnie. A wy tak naprawdę przychodziliście tak troszeczkę przypadkowo. Nigdy nie szukałem was na siłę. Zawsze pojawialiście się po prostu sami. To fakt. W sensie Roxembe nigdy nie... Że... Roxembe nigdy nie robił takich filmów typu zostawcie łapeczkę w górę! Tylko on zawsze miał takie... Siema, dzisiaj będziemy coś tam, coś tam. Cóż, i tak było, no. Na pewno, że polubiliście moją osobę. Nie polubiliście Minecrafta, w którego gram, gry, które nagrywam, tylko polubiliście mój charakter, a to naprawdę jest coś nie do opisania, coś wyjątkowego, ponieważ powiem wam szczerze, że zanim zacząłem ogólnie nagrywać na YouTube, byłem zamkniętym w sobie chłopakiem. Jak Madzia Peeboeish. Ogólnie mocnym naprawdę introwertykiem. To wszystko się zmieniło, kiedy zacząłem nagrywać na YouTube. Jestem wam bardzo wdzięczny za to, za ten cały czas, za te wszystkie komentarze, wyświetlenia. Bardzo mocno wpłynęliście na moje życie. No, nie ukrywam też, że dzięki wam tak naprawdę dorobiłem się jakichś tam swoich pieniędzy. Kupiłem sobie mieszkanie, ułożyłem swoje życie. Ukształtowałem również swój charakter, więc... Mieszkanie? No dziękuję. Dziękuję wam za filmiki w internecie, bardzo. W sieci?
To tak można? Jak to ma się w parze, powiedzcie mi, to znikanie Roxa, który jest tak bardzo wdzięczny wam za to wszystko, co zrobiliście. On nagle sobie znika i to nie pierwszy raz, uwaga, na rok, nie na rok, przepraszam was bardzo, na 365 dni. Była to moja najdłuższa przerwa, ale nikt mi nie mówi, że zniknąłem na rok. Cóż mogę w tym temacie powiedzieć? Okay. Szczerze mówiąc, zawsze mnie tutaj troszeczkę zatyka na tym etapie, kiedy mam mówić o powodach mojej przerwy, a wypadałoby coś powiedzieć. Pewnie słuchajcie, ja YouTube'a nigdy nie traktowałem jako pracy. Jest to jakieś moje hobby, robię to z przyjemności. Ale robiąc coś przez 10 lat, czasami po prostu przychodzi taki moment, kiedy może nie tyle, co jesteś tym zmęczony, choć może też i tak, inaczej, nigdy nie on faktycznie ostatnio rzucił prawie rok temu, pokaż. Nigdy nie czułem takiej jakiejś liny, która mnie tam trzyma, nie traktowałem YouTube'a jako pracę typowo zarobkową. 17 faktycznie roku. Zawsze robiłem to, aby wylać jakąś swoją kreatywność po prostu w internecie w formie wideo. Czasami ta wena potrafi zniknąć. Czekaj. Nie chodzi tylko o wenę, jednak jakieś obowiązki, które czekają mnie też poza YouTube'em, ale również inne zajęcia. Powiem wam, że jestem też osobą, która lubi interesować się wszystkim i niczym, szczerze mówiąc, ale zawsze tam czegoś po prostu liźnie, więc w tym przypadku było podobnie, ponieważ zniknąłem też z pewnego bardzo ważnego powodu i ten powód za chwilę wam też przedstawię, ponieważ jest on też związany z wami, słuchajcie, i chciałbym, żebyście też mnie w tym wszystkim wsparli troszeczkę, ale myślę, że się wam spodoba, myślę, że wam się spodoba, ale zanim przejdziemy do tego tematu, bo to jest bomba, trzeba ją zostawić na koniec, to żeby było. Wam mózgi wyparowały. Nie znajdę tego. Jezus, mówię głupoty, słuchajcie. Daj suba, z tego kanału nikomu nie daję suba, to jest kanał Torek. Szoty, Pepoft. Uspokoić się. To przez tą kamerę, to przez tą kamerę wszystko. To brzmi jak każdy filmik po tym, to jak chciałbym wam opowiedzieć o planach, jakie mam na YouTube, bo tak, słuchajcie, chciałbym nie mogę, wam sobie mogę. Jeszcze troszeczkę krypę mam niedawno dostarczyć. Nie mogę. Myślę, że bateryjki już naładowałem z pewnością, a czuję to po prostu w samym sobie, bo naprawdę zaczyna mi tego brakować. Chciałem już do was wrócić miesiąc, półtora Dobra. Miesiąca. Hajs się skończył, Roxu wraca, czy ty za jakieś 20-minutowe rozwody robisz? Żartuję, no to spokojnie. Ale pomyślałem sobie, kurczę, będzie taka piękna, okrągła data tego 6 kwietnia, więc jeszcze troszeczkę tam poczekacie. Przepraszam jeszcze bardzo, ale pojem suchy chleb ale i teraz wydaje będzie mi się, kawior. Że jeden miesiąc już tam wam większej różnicy nie robił, tym bardziej, że puściłem wam to oczko w formie zagadki. Co będzie się działo, słuchajcie? Otóż bardzo luźno, ponieważ tak naprawdę nic. Aktualnie mam jakąś pracę, mam własną firmę. Mam też inne zajęcia i cóż, jestem już chyba takim dorosłym, dużym chłopem, więc niestety nie mogę przesiadywać... Ciekawo, jaka firma? Nie wiem, dziesiątek godzin przed komputerem dziennie, czy tam chociaż, nie wiem, 5-6 godzin dziennie przed komputerem, więc zaczniemy sobie tak powolutku, po troszeczku, aczkolwiek na kanale będą pojawiać się, myślę, no, dwa, trzy filmy tak może być. Będę się tego kurczowo trzymać, chyba już dorosłem do tego, żeby jakąś systematyczność na kanale zachować. I game developerka? To Minecraft Survival, ponieważ nie odpalałem ale Minecrafta gro. Tylko i wyłącznie tak dla siebie już od roku. I wiem, że dużo się zmieniło. Wiem, bo widziałem nagłówki, tytuły filmów, nagłówki artykułów, choć tak naprawdę niczego nie widziałem w Minecrafcie. Nie widziałem, nie odpalałem gry. Wiem, że jakieś tam moby, coś, jakieś cave'y, jaskinie i może być to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. To 1.17, ziomek, to ponieważ jest przez wakacje. Rok Minecraft wydaje mi się, że powinien się jednak zmienić. Nie chciałbym, żebyście mi spoilerowali, co tam się zmieniło, więc nie piszcie takich komentarzy, poczekajcie na Let's Play i na moje wielkie zaskoczenie tym, co się tam powyprawiało w Minecrafcie. Zobaczymy sobie też przy okazji, czy to wszystko... Kiedy rajwalsy? Za godzinę, niecałą. Aktualnie z gamingiem mam dość sporo wspólnego, może nie z samym gamingiem, co z game devem, o, ale to jest faktycznie. Ta bomba, do której zaraz przejdziemy. A, że mam pewnie firmę, nie? Kolejna sprawa to, słuchajcie, równe 7 tysięcy Adventures. Pipopok. Wiem, że czekacie na MEA. Jednak problem tutaj jest taki, że ja naprawdę nie mam już tyle czasu, żeby kopać podziemne kopoły, które zajmowało mi 200 roboczo godzin, słuchajcie, żeby stworzyć jakiś projekt. Dlatego wpadłem na troszeczkę inny pomysł, który zaczniemy tak naprawdę, myślę, za 2 tygodnie wam opowiem, ponieważ chciałbym się z wami zintegrować w tym temacie i stworzyć razem coś naprawdę dużego, wspólnego. Standardowo, czyli słuchajcie, oczywiście mapeczki i wszechstronna seria, no bo tego nie może zabraknąć.
wasze mapeczki to jest chyba mój ulubiony content tak naprawdę ze wszystkiego. Jest to coś naprawdę mega przyjemnego, że mogę zagrać w waszą twórczość, wy to jeszcze widzicie i jeszcze większa tutaj integracja pojawia się z wami na kanale. Co jeszcze? Słuchajcie, seria fabularna też jest na horyzoncie z fajnej mapeczki, którą bardzo długo odwlekałem w czasie. I wypadałoby w końcu ją nagrać. Coś mi pewnie z głowy wypadło. Co miało jeszcze być? Co to było, ty? A, dobra, słuchajcie, reakcje sobie nagramy. Reakcje na wasze wszystkie teorie, ponieważ macie bardzo bujną wyobraźnię na temat tego, co się ze mną działo po przerwie i ogólnie te filmy wywołały naprawdę duże zamieszanie. Na pewno też zrobię film na temat zagadki, którą wam wypuściłem ten miesiąc temu i omówimy sobie ją troszeczkę i jakie w ogóle miałem intencje, aby tę zagadkę dla was skonstruować i co przez to chciałem osiągnąć i jak ona tak naprawdę wyglądała, ponieważ wydaje mi się, że to rozwiązanie, do którego dobrnęliście, jest okej, okay, wszystko sprowadza się do tego jednego punktu, aczkolwiek nawet już założyłem, gdzie jest tak naprawdę ktoś mi pomógł go założyć, ale nieważne, najważniejszy jest że Discord, fakt. Dobra. Gdzie mieli jakoś do mnie sprawne miejsce, żeby zrobić jakieś... Pokaż tą bombę! Na całe forum tak naprawdę, wszystkich widzów na kanale, przeważnie zawsze po prostu, że jak wracałem po jakiejś przerwie, to miałem dla was jakąś niespodziankę. Większą, mniejszą. I wydaje mi się, że dzisiaj mam dla was bombusia. Największą niespodziankę. Let's go, dawaj. Otóż, panie i panowie, muszę wam się pochwalić. Tylko nie powiedz, nie mów, że wypuszczasz grę mobilną. Tylko nie mów, że wypuszczasz grę mobilną. Rozpocząć realizację mojego kolejnego wielkiego marzenia i uważam, że jest to jeden z moich naprawdę większych sukcesów życiowych. Ponieważ udało mi się, uwaga, otworzyć firmę, a tak naprawdę spółkę akcyjną, która zajmuje się tworzeniem gier komputerowych. Komputerowych! Wielki sukces, że od małego tak naprawdę o tym marzyłem. W wieku 11-12 lat już tam sobie coś klepałem na klawiaturze, od kiedy tylko dostałem komputer. Ej, zarąbiste! Bo to tak naprawdę ty mnie wkręciłeś w tą zajawkę. Czyli mój kochany braciszek, który na pewno ten film teraz ogląda. I mieliście okazję grać również w moje gry mobilne, które, słuchajcie, też odniosły naprawdę potężny sukces. Czyli pierwsze miejsce tak naprawdę najlepszych gier na Androida. Tak? Wiem, że oczywiście tutaj też w dużym stopniu wpłynęła na to moja popularność w internecie. Aczkolwiek, no słuchajcie, dodało mi to wtedy skrzydeł i pomyślałem sobie, kurczę, może pora taki wielki krok i stworzyć studio deweloperskie, w którym będziemy robić większe, konkretne gry. Konkretne mam na myśli już wysokobudżetowe, czyli takie, przy której nie pracuje tylko jeden grafik i jeden programista, tylko naprawdę spora grupa ludzi. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić całą ekipę Enjoy Studio, wyraźnie ten telewizor, tak właśnie się nazywamy. Jaki gruby w ogóle. No i cóż, słuchajcie, jest to jakiś potężny Minecraft 2 Confirm. W mojej karierze. Cześć, CTSG, witam. Chciałbym was też zaprosić na Discorda, ponieważ tam będzie działo się więcej. Spółka jest jeszcze naprawdę bardzo młoda. Powstała tak naprawdę pod koniec roku 2020, więc wszystko jest tak naprawdę w procesie jeszcze tworzenia. Mówisz, masz liki CTSG? W jakieś nasze gry. Ale że Minecraft? Od pola. Troszeczkę czasu minie, aczkolwiek z pewnością będziecie mogli oglądać teasery i śledzić naszą twórczość również na naszym kanale, które planujemy stworzyć. Tymczasem, jeśli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej, no to za chwilkę zobaczycie mały zwiastun. Aczkolwiek zapraszam was na Discorda, na którym dowiecie się jeszcze więcej, będziecie mieli okazję porozmawiać z twórcami, z nami. Pokaż. Troszeczkę pomóc w tworzeniu tych gier, bo nie ukrywam, że bardzo chcielibyśmy słuchać społeczności, czyli was. To wy jesteście taką naszą grupą docelową, która będzie po prostu korzystać z tego, co uda nam się wyprodukować. Poka. Cyberpunk 2, let's go! Zauważycie tam jakąś nutkę mojej twórczości w tych wszystkich grach, ponieważ jedna z nich jest naprawdę bardzo podobna do gry, którą znacie, aczkolwiek będzie zupełnie inna. I myślę, że... Przepraszam, ty. Bardzo podobna do czegoś, czego znacie, ale zupełnie inna. To brzmi jak moje tłumaczenie się na to, że sprawdziany mojego kolegi i moje wyglądały identycznie.
Pani mówiła, Stasiek, twój sprawdzian to jest taki sam jak kolegi. Spisywali się. Proszę pani, te sprawdziany wydają się, że są takie same. Ale są kompletnie inne, wie pani. To jest jakby... Ma również wiele wspólnego z wami. Podobna mechanika, grafika zupełnie inna. $60. Żebyście też mieli w tym jakiś czyn. Chat, to jest gra, którą wy doskonale znacie. Doskonale znacie jej mechanikę. Identycznie wygląda. Różnica jest taka, że moja jest 2 razy droższa. That's it, simple as that. Udział. Po prostu lecimy do przodu, słuchajcie, lecimy do przodu, nie wiem co powiedzieć, naprawdę mocno się stresuję. Aktualnie mamy w produkcji kilka gier, nie mogę wam niestety pokazać wszystkich. Dobra, pokaż coś. Jeden projekt jest taki, który... Powiem wam kiedyś, graliśmy, kiedyś był taki serwer Kwadratowa Masakra i Przyjaciele, to był taki przejściowy serwer pomiędzy starą Kwadratową a nową Kwadratową. Było to, nie wiem, z 4-5 lat temu, graliśmy tam. I Roxu też tam był, właśnie Roxem B. I wtedy on nagrał odcinek, nie wiem, czy ja go nie mogę znaleźć, ale gdzieś on powinien być, jak ocenia domki youtuberów. Tam grał, no, Buraczek, Eskacz, Szymek grał i tak dalej. Czat, mój domek, 9 na 10. Najwyżej ze wszystkich, 9 na... Zrobiłem taką wiostkę, taką, no, to obviously medievalową, ale zrobiłem, była, no. Wypada wam zaprezentować, więc... Cóż mogę powiedzieć? Zapraszam do oglądania. Enjoy! O! Ej, zarąbista nazwa w ogóle. Mocium, ty nie mówiłeś, że pracujesz u Roxa. Co ty, Mocium? Ej, no bez kapy to wygląda jak Minecraft 2. Skąd ty CTSG wiedziałeś, że to jest będzie Minecraft 2? No słuchajcie, będzie się działo. Będzie bardzo ciekawie, bardzo jak Minecraft Dungeon w sumie, biorąc pod uwagę detale, biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę, jak się światło rozchodzi, nie? I w sumie kolorystyka też jest podobna. Ale światło jest podobne właśnie, co w Minecraft Dungeon, no? Plus jeden. No. No słuchajcie, będzie się działo. Będzie bardzo ciekawie, bardzo intensywnie. Nie odblokuję, bo mam 36 w zaległości. Jest taki 100-milowy krok, w który wkładam całe swoje serducho. No i cóż, dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście. Słyszymy się już w czwartek. Zapraszam was na mojego Discorda. No i do usłyszenia. Cześć! O! Ej, bez kapy jak Minecraft Dungeons! W sensie mega ładnie to wygląda, nie? Mega ładnie to wygląda. Pytanie, jak to będzie wyglądało? Real game footage. O, to było ciekawe. Ten napis na dole jest ciekawy. Czyli to tak będzie wyglądało. Okej. Okay. Dobrze to wygląda. Fajnie to wygląda. Czyli co? Roxowi skończyła się hajs, firma mu nie idzie, więc postanowił odpalić na nowo kanał, żeby rozpromować swoją firmę. Rozumiem, nie ma problemu.
W sumie to 11 miesięcy temu wrzucał filmik z Minecraft Dungeons, pograł obczaju i zniknął na rok, robiąc swoje. PPG, nie ma problemu. I łapkę w górę. Ja się cieszę, że Roxu wrócił. Rox jest mega fajnym człowiekiem. Kiedy świat potrzebował go najbardziej, on powrócił. Nie, no fajnie.